Polska jest w wielkim niebezpieczeństwie i Polacy muszą się obudzić. Potrzebny jest nam narodowy zryw modlitewny oraz wielki narodowy sprzeciw wobec wrogów naszej ojczyzny, którzy od początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie, a więc od 24 lutego 2022 roku czynią wszystko by wciągnąć Polskę do tej nie naszej wojny. Po raz kolejny decyzją Londynu, Waszyngtonu i innych ośrodków wrogich Polsce zapadła ponad naszymi głowami decyzja o wepchnięciu nas do wojny na obcej i nieprzyjaznej nam ziemi. To nie jest przypadek, że mniej więcej co ćwierć wieku od ponad 300 lat jest nam upuszczana krew. Dzieje się to począwszy od 1794 roku, kiedy to wybuchło Powstanie Kościuszkowskie, będące de facto kontynuacją Wielkiej Rewolucji Francuskiej poprzez Powstanie Listopadowe w 1830 roku, Powstanie Krakowskie, nazywane też Rewolucją, wraz z Krwawym Powstaniem Jakuba Szeli z 1846 roku, Wiosnę Ludów w latach 1848 49 i i wreszcie powstanie styczniowe 1863-1864. To tylko koniec XVIII i cały XIX wiek. Wiek XX okazał się dla nas Polaków jeszcze bardziej krwawym. Dokonajmy w takim razie pewnego bilansu, bilansu strat, strat narodowych. Podczas powstania Kościuszkowskiego, które miało miejsce w latach 1794–1795 śmierć poniosło około 10-15 tysięcy Polaków. Powstanie to było próbą odzyskania niepodległości przez Polskę i przeciwstawienia się zaborcom Rosji, Prusom i Austrii. Mimo zaciętych walk powstanie zostało stłumione, a Polska utraciła swoją niepodległość na kolejne lata, aż do odzyskania jej po zakończeniu I wojny światowej w 1918 roku. Podczas wojny napoleońskich, które miały miejsce w latach 1799-1815, zginęło wielu Polaków, którzy służyli w armii napoleońskiej lub walczyli po stronie sprzymierzonych. Niestety nie istnieją dokładne statystyki dotyczące liczby Polaków zabitych w tych konfliktach, ale szacuje się, że liczba ta mogła wynosić kilkadziesiąt tysięcy. Polacy brali bowiem udział w wielu bitwach i kampaniach wojennych podczas okresu napoleońskiego, włączając w to bitwy pod Lipskiem, Borodino czy Waterloo lub Saragossą. Większość z nich Walczyła w ramach legionów polskich, które zostały sformowane przez Napoleona w innych jednostkach wojskowych pod dowództwem Francji lub innych państw. Powstanie listopadowe w latach 1830-1831 pochłonęło około 20 tysięcy Polaków. Podczas powstania krakowskiego w 1846 roku śmierć poniosło około dwóch tysięcy Polaków. Powstanie to było próbą obalenia austriackiego rządzenia w Krakowie i przeciwstawienia się wpływom zaborczym. Szacuje się, że w wyniku powstania Jakuba Szeli w 1846 roku zginęło kilkaset osób, głównie żołnierzy i uczestników walk ulicznych. Wiosna Ludów w 1848 roku była ogólnoeuropejskim ruchem rewolucyjnym, który miał na celu walkę o prawa obywatelskie, demokrację i niepodległość w różnych krajach Europy. W Polsce miała ona nieco inny przebieg doszło tu do starć, walk z władzami zaborczymi. Podanie dokładnej liczby ofiar związanych z udziałem Polaków w wiośnie ludów jest trudne, ponieważ różne źródła podają różne szacunki, a samo wydarzenie miało charakter rozproszony i niejednolity. Szacuje się jednak, że liczba Polaków, którzy zginęli lub zostali ranni w czasie walk i represji związanych z wiosną ludów, mogła być znaczna i wynosiła kilka, może nawet kilkadziesiąt tysięcy. Powstanie styczniowe, które wybuchło w 1863 roku, było jednym z największych zrywów niepodległościowych w historii Polski. Liczba ofiar tego powstania była znacząca, chociaż dokładna jest trudna do ustalenia, ze względu na rozproszenie walk i różne metody represji stosowane przez zaborców. Szacuje się jednak, że w wyniku powstania styczniowego zginęło około 30 tysięcy Polaków. Ofiary to zarówno powstańcy, którzy walczyli zbrojnie przeciwko zaborcom rosyjskim, jak i osoby cywilne, które padły ofiarą represji. Dodatkowo wielu Polaków zostało deportowanych na Syberię lub zesłanych na przymusowe osiedlenie, co również wiązało się z wieloma stratami ludzkimi. Według ostrożnych szacunków, podczas I wojny światowej zginęło około dwóch milionów Polaków. Wiele osób straciło życie w wyniku działań wojennych, chorób, głodu i innych tragicznych okoliczności związanych z konfliktem. To był ogromny cios dla społeczności polskiej i miał wielki wpływ na historię Polski oraz losy narodu polskiego. Podczas wojny polsko-bolszewickiej, która trwała od 1919 do 1921 roku, śmierć poniosło co najmniej 150 tysięcy Polaków. Konflikt ten był jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, nie tylko ze względu na liczbę ofiar, ale także ze względu na strategiczne znaczenie dla kształtowania granic i niepodległości Polski po zakończeniu działań wojennych oraz znaczenie religijne, pomijane przez większość historyków. W latach II wojny światowej Polska straciła jedną trzecią populacji, choć mówi się oficjalnie o sześciu milionach. Straciliśmy zatem dwanaście milionów swoich obywateli. Dla porównania, nasi krewniacy, Serbowie, stracili jedną czwartą narodu. W samej tylko Warszawie podczas powstania warszawskiego z 1944 roku zginęło około 300 tysięcy Polaków, w tym większość to ludność cywilna. Określenie dokładnej liczby ofiar reżimu stalinowskiego wśród Polaków jest trudne, ponieważ towarzyszyły mu różne formy represji, w tym masowe represje, deportacje, przymusowe wysiedlenia, a także głód. Szacunki dotyczące liczby ofiar w Polsce są różne i mogą się różnić w zależności od źródła oraz kryteriów zastosowanych do zdefiniowania ofiary. Według różnych szacunków liczba Polaków, którzy zginęli w wyniku represji stalinowskich, może wynosić od kilkudziesięciu, nawet do kilkuset tysięcy osób. Wśród ofiar reżimu stalinowskiego znajdowali się działacze polityczni, inteligencja, duchowni, rolnicy, robotnicy oraz inni obywatele polscy. Reżim stalinowski w Polsce był odpowiedzialny za masowe represje, w tym deportacje na Syberię, egzekucje, więzienia polityczne, tortury i inne formy prześladowań, oraz zmuszanie do emigracji. Te tragiczne wydarzenia miały głęboki wpływ na społeczeństwo polskie i pozostawiły trwałe piętno w historii naszego kraju. Można przypuszczać, że ofiar okresu lat 1953-1989 było co najmniej pięćdziesięciu, jak nie więcej tysięcy. Brak jest jednak dokładnych danych, ponieważ władze PRL i Bezpieka zadbały o to, by te statystyki nigdy się nie pojawiły. W opisywanym powyżej okresie historycznym lat 1794-1945 straciliśmy około 15 milionów naszych rodaków. Dodajmy do tego smutnego rachunku liczbę co najmniej 30 milionów zamordowanych w latach 1941-2023 nienarodzonych dzieci, a bilans strat narodowych Polaków z ostatnich 250 lat sięga co najmniej 45 milionów ofiar. Jeśli tę liczbę pomnożymy tylko przez dwa jako Polaków, którzy potencjalnie mogliby się narodzić z pomordowanych ofiar, to można przypuszczać, że bezpowrotnie straciliśmy co najmniej 90 milionów obywateli, a stan ludności w dniu dzisiejszym wynosiłby w Polsce co najmniej 120 milionów, plus około 21 milionów Polaków mieszkających za granicą, co dałoby nam co najmniej 140 milionów naszych rodaków na całym świecie? Te liczby porażają, prawda? Jaki jest cel urządzania Polakom tej hekatomby, tego upuszczania krwi? Kto i z jakiego powodu postanowił uśmiercić nasz naród i sprowadzić go do roli nic nieznaczącej ludności tubylczej, która z czasem zostanie wynarodowiona i poza nazwiskami nie będzie świadoma swojej tożsamości? Odpowiedź możemy znaleźć w historii Polski i w licznych tajnych dokumentach lóż masońskich, rządów obcych państw oraz w wypowiedziach naszych śmiertelnych wrogów, którzy znają nasz oręż, naszą siłę, i nasze słabości. Dziś, kiedy stoimy przed wizją groźby wciągnięcia Polaków w kolejną wojnę, gdy powtarzają się buńczuczne pochukiwania i wygrażania pięścią przez obecnie rządzących pod adresem mocarstwa, jakim jest Rosja, nie sposób myśleć inaczej jak tylko, że jakieś zewnętrzne siły postanowiły ponad naszymi głowami wepchnąć Polskę i Polaków do kolejnej wojny. Tym razem wojny, z której być może już nikt nie wyjdzie zwycięsko, bo jak inaczej skomentować słowa Szymona Chłowni, który podczas wiecu przedwyborczego w Kielcach powiedział Putina wgnieciemy w ziemię prędzej czy później, trafi tam, gdzie powinien trafić za kraty albo na cmentarz. Putin jest wrogiem ludzkości. Czy nie przypomina to zawadiackiego i nieodpowiedzialnego tonu, jaki towarzyszył polskim mediom i politykom począwszy od 1938 roku, kiedy to zapewniano Polaków o świetnym przygotowaniu wojskowym naszej armii oraz o sojuszniczych zapewnieniach Wielkiej Brytanii i Francji? Tak zwana kampania wrześniowa 1939 roku pokazała jaki naprawdę był stan polskiego uzbrojenia i co zrobili ci, którzy najgłośniej krzyczeli i wymachiwali szabelką i ci, którzy składali nam czcze sojusznicze obietnice. Dzisiaj sytuacja pod względem uzbrojenia oraz wyposażenia w amunicję jest o wiele gorsza niż ta z 1 września 1939 roku. Większość polskiego uzbrojenia i amunicji pojechały bowiem na Ukrainę, a Polacy zostali rozbrojeni. Czy dzisiaj, kiedy tu i ówdzie rzekomo polscy politycy i inni sprzedajni dyżuranci wykrzykują pod adresem Putina groźby, zagrzewając nas do wojny? Nie mamy do czynienia z tym samym scenariuszem, w którym każda z kolejnych odsłon jest obliczona na ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej? Kiedy w grudniu 2020 roku odbywał się szczyt Unii Europejskiej, na którym jednogłośnie 27 członkowskich państw przyjęło pakiet klimatyczny Fit for 55, zobowiązując się do ograniczenia do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z roku 1990. Początkowo ówczesny premier Mateusz Morawiecki nie chciał się zgodzić na te propozycje, domagając się dodatkowych pieniędzy i szczegółowych zapisów prawnych mających chronić polską energetykę opartą w ponad 90% na węglu. Ostatecznie zrezygnował on z weta, ponieważ Komisja Europejska postanowiła uwzględnić postulaty naszego kraju odnośnie zwiększenia puli środków przeznaczonych dla Polski z Funduszu Modernizacyjnego, które są niczym innym jak kolejną pożyczką którą Polacy będą musieli spłacać. Wówczas po upływie około tygodnia ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował opinię publiczną na Twitterze, że Mateusz Morawiecki bez konsultowania tego z członkami rządu i parlamentem oraz koalicjantami zrezygnował z zawetowania pakietu Fit for 55. Możliwość skutecznego weta chroniącego interesy Polski istniała tylko w grudniu 2020 roku, jednak nie bójmy się tego określenia. Zdrada, jakiej dopuścił się Morawiecki, zapewne za wiedzą i aprobatą samego Jarosława Kaczyńskiego, zaprzepaściły tę szansę. Efekt narzucenia nam tego pakietu odczujemy już niedługo, płacąc od lipca tego roku potężne rachunki za energię elektryczną, co przełoży się również na pewno na potężne podwyżki cen przetworzonej żywności i innych artykułów. Kolejnym krokiem jest wdrażanie nowego Zielonego Ładu, który w odniesieniu do rolnictwa skupia się głównie na redukcji emisji gazów cieplarnianych, stosowaniu nowych, genetycznie zmodyfikowanych odmian warzyw, roślin, zbóż i owoców, odłogowaniu ziemi oraz ograniczeniu hodowli bydła, która zdaniem Komisji Europejskiej i ekologistów jest odpowiedzialna za powstawanie gazów cieplarnianych. W to miejsce należy się spodziewać promowania sztucznego mięsa, mączki ze świerszczy, która już jest dodawana do wielu produktów spożywczych, a także zakładanie farm, ale wiatrowych i fotowoltaicznych. Szaleństwo jednak się na tym nie kończy, bo oto oczekuje się, że maszyny rolnicze i inny sprzęt będą zasilane elektrycznie, nie zaś silnikami spalinowymi. Wraz z dojściem do zarządzania polską masą upadłościową nowej ekipy z Gauleiterem Tuskiem na czele i jego parta oraz stowarzyszami koalicyjnymi, z rozmachem zabrano się za likwidację państwowości polskiej, zaczynając od edukacji przez wymiar sprawiedliwości, a kończąc na zastraszaniu polskich lekarzy postępowaniami prokuratorskimi za odmowę zamordowania nienarodzonego dziecka i powołanie się na klauzulę sumienia. Iście hitlerowski sposób myślenia, który w wypadku tej kreatury, nie potrafiącej poprawnie wymówić litery R, w ogóle nie dziwi. Na nic twój ślub kościelny, tusku, na nic deklarowanie patriotyzmu i odwoływanie się do rodzinnych korzeni, kiedy brukasz ludzkie życie, a tym, którzy chcą je bronić, grozisz więzieniem. Na nic twoje deklaracje, hołownio, że jesteś katolikiem, kiedy bez zająknięcia się mówisz, że kobieta ma prawo do zamordowania noszonego pod sercem dziecka, bo to jej decyzja i jej ciało. Na nic pańskie miesięcznice i przyjmowanie świętokradczo komunii świętej, prezesie Kaczyński, jeśli odrzucasz królewskie panowanie tego, który jest rzeczywistym władcą, panem panujących i królem królów jesteście jedną wielką zorganizowaną grupą przestępczą, okrągłostołową mafią, której ojcem chrzestnym był banderowiec i zbrodniarz generał Czesław Kiszczak, a której celem była od początku likwidacja Polski, sprowadzenie naszego narodu do roli podnóżka Niemiec, Rosji, USA i Izraela, a ostatnio nawet Ukrainy. Na naszych oczach od 2022 roku jest realizowany chory plan masonów z francuskiej obediencji wspieranych przez Mnajbrit i lożę szkocką utworzenia ukropolinu, Koncepcji tyle starej, co niedorzecznej i zbrodniczej, gdzie Polak ma być sługą obcych kulturowo i religijnie narodów, przy czym, równolegle do tego projektu, realizowana jest nowa polityka historyczna, w której mamy zapomnieć o zrywach i powstaniach narodowych, o potędze Rzeczypospolitej, o naszych wielkich rodakach i świętych, o cudownej opiece Matki Bożej i Chrystusa nad naszą ojczyzną, a wreszcie o tylu nieludzkich zbrodniach popełnianych przez narodów. Które dzisiaj na siłę nam się wpycha jako rzekomych braci. Jednak nigdy nie będzie moim, naszym bratem ktoś, kto nie tylko nie przeprosił nas za dokonane zbrodnie, ale jeszcze je pochwala i gloryfikuje morderców i zbrodniarzy, który bezczelnie plując nam w twarz wyciąga ręce po nasze ciężko zapracowane pieniądze. Upadek Polski tym razem będzie bardzo bolesny, ale też bardzo krótki, a jej zdrajców, którzy służyli obcym wrogom naszej ojczyzny, spotka o wiele gorszy los, bo ci, którym dotychczas służyli, na skutek grożącego im samym niebezpieczeństwa, odwrócą się od nich i porzucą ich na pastwę losu. Kiedy ludzie będą myśleć, że to już koniec, pojawi się iskra, która rozpali serca Polaków, zagrzewając ich do wytężonej modlitwy i pracy, wlewając w ich serca wiarę, nadzieję, miłość i odwagę. Najważniejsze jednak byśmy nie dali się sprowokować, byśmy nie dopuścili do wojny domowej, bo wtedy Pan Bóg się od nas odwróci. Naszym wrogom właśnie o to chodzi i naprawdę są już bardzo blisko tego, by w Polsce brat podniósł rękę na brata. Najpierw będą nas chcieli i to już coraz jawniej i coraz śmielej robią, popchnąć na siłę do wojny z Rosją, licząc na to, że zginie na niej kilkaset tysięcy młodych Polaków i Polek. Jeśli napotkają opór, bo nikt nie będzie chciał ginąć w imię cudzych interesów w wojnie, której rozstrzygnięcie zostało już dawno ustalone będą chcieli wywołać konflikt na tle narodowościowym między Polakami a Ukraińcami. Aby to osiągnąć, są zdolni do najpodlejszej prowokacji i nie cofną się przed niczym, dlatego módlmy się Polacy, by Matka Boża okryła nas swoim płaszczem i ochroniła nas przed tymi szatańskimi planami. Będą coraz częstsze protesty inicjowane przez obce i tylko z nazwy polskie służby. Pokazał to najlepiej protest rolników, który został wysterowany przez poprzedni układ. Ale nikomu z tych, którzy ten protest wymyślili, nie chodziło o zdrowie Polaków, o zakaz wwożenia do Polski skażonej niezdrowej, przeterminowanej i zatrudnej żywności, bo to dzieje się od początku lat dziewięćdziesiątych. Dlatego m.in. zniszczono nasz handel, spółdzielnie rolnicze i handlowe, zamieniając je na obce hipermarkety. Będą gwałtownie rosły ceny, spod kontroli wymknie się inflacja, wydawać będzie się, że już nikt nie panuje nad finansami państwa, ale to się już dzieje od dawna, ponieważ Polska jest tak zadłużona, aby nigdy nie była w stanie tych długów spłacić. Jednak to nie są długi Polaków i Polska nic nikomu nie jest winna. To nasza ojczyzna była przez ostatnich 400 lat sukcesywnie grabiona i okradana, a przez ostatnich prawie 100 lat, Polacy utrzymywali ze swojej ciężkiej pracy wiele państw: Wielką Brytanię, USA, Rosję, Niemcy, Austrię, a ostatnio jeszcze Izrael i Ukrainę. Żaden inny naród ani kraj nie byłyby w stanie wytrzymać takiego rabunku, jakiego dopuściły się te państwa wobec Polski przez tak długi czas. Dlatego kara dla nich będzie tym surowsza, bo będąc w dobrobycie zmuszały rządzące tu marionetki do płacenia przez nasz naród Daniny, szantażując, zastraszając i grożąc wyjawieniem ciemnych spraw zboczeń aktów pedofilii, satanistycznych ekscesów, złodziejstwa i wielu innych bezeceństw, a tym, na których nie byli w stanie czegokolwiek znaleźć, grożąc zamordowaniem ich rodziny albo ich samych. Biedni ci ludzie, bo odrzucili Pana Boga, Jego Syna, a naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa i najświętszą Marię Pannę, Królową Polskiej Korony gdyby tylko stanęli mężnie przed narodem i wyznali ze szczerym żalem i skruchą swoje grzechy. Polacy by im przebaczyli i mogliby bezpiecznie pomagać narodowi w wydostaniu się ze zniewolenia, bo sami przecież wiedzą, kim jest nasz i ich wróg. Ponieważ jednak nie uczynili tego, czeka ich smutny i tragiczny los. Widzę jednego z nich, jak idzie z opuszczoną głową, ale nie ma w nim żalu. Jest za to pogarda, nienawiść i żal, że nie udało się doprowadzić dzieła ostatecznego wymazania Polski nie tylko z map, ale ze słowników i z serc. Biedny człowiek. Choć pan Bóg daje każdemu szansę aż do ostatniego tchnienia. Kiedy wszystko się zacznie, Anglia, Niemcy, Francja i Włochy będą ogarnięte chaosem. Będą również próby wywołania wojny domowej w samej Rosji, jednak to tylko obróci się przeciwko wichrzycielom. Spokojna z pozoru dotychczas Litwa zechce również coś ugrać i przystąpi po cichu do rozgrywek przeciwko Polsce. Tylko Węgrzy i Słowacy pozostaną nam życzliwi. Pomoc popłynie również od Serbów, Ormian, a nawet z Turcji. Persowie, mimo podłości ostatnich trzydziestu lat ze strony tak zwanych polskich władz, będą przychylnie spoglądali w stronę Polski. Nade wszystko jednak musimy pamiętać, że nie wolno nam się dać sprowokować. Nie może Polak wystąpić przeciwko Polakowi. Przeciwnik doskonale zna naszą duszę, dlatego już od kilku lat do policji przyjmowani byli obcy nam kulturowo i narodowościowo ludzie. Również w dyplomacji eksponowane stanowiska i funkcje powierzano szczególnie dwóm narodowościom, a jeśli Polakom, to byli to zawsze członkowie lóż masońskich lub resortowe dzieci, a więc potomkowie zbrodniarzy jeszcze z epoki stalinizmu, a nawet z czasów hitlerowskiej okupacji. Musimy się modlić i pokutować, ofiarując Panu Jezusowi każdą chwilę, każdy wysiłek, radości i smutek, powodzenie i nieszczęście, pamiętając, że wszystko jest w Jego mocy i tylko On jest Panem i Królem. Pan Bóg nie pozwoli już dłużej z siebie drwić, dlatego czas jest bliski. Niech każdy, kto może, odbędzie spowiedź generalną z całego swojego życia. Niech zacznie odmawiać różaniec, przyjmować komunię świętą na kolanach i do ust. Niech adoruje Pana Jezusa w najświętszym sakramencie w kościołach, a jeśli nie może, to niech przynajmniej pobiegnie na chwilę myślą i sercem przed tabernakulum. Ofiarujmy Panu Jezusowi Chrystusowi, Królowi nasze rodziny, nasze domy, kamienice, bloki, osiedla, miasta i wsie. Miejmy poświęconą gromnicę, kilka poświęconych świec, egzorcyzmowaną wodę, sól i olej. Zbierzmy zapas żywności, najlepiej w puszkach, na dwa tygodnie. I bądźmy czujni, nie dajmy się sprowokować, módlmy się i błagajmy niebo o zlitowanie nad Polską. Tylko ten, kto się nawróci, będzie uratowany. Kto odrzuci pana Boga, zginie i będzie potępiony. Matka Boża jest naszą matką i królową. To ona nas sobie wybrała i obiecała, że będzie się nami w sposób szczególny opiekować i udowodniła to wiele razy. A skoro tak, to nie możemy tracić nadziei. Dlatego spotkajmy się w tym roku 3 maja wszyscy. Kto tylko może w Gietrzwałdzie Udajmy się z narodową pielgrzymką do królowej, błagać, by poprowadziła nas do króla Polski, Jezusa Chrystusa. Niebo nie może pozostać obojętne na taki zryw, i tak jak w 1877 roku Matka Boża Gieczwałcka zapobiegła wielkiej wojnie, która już przecież wisiała na włosku, tak teraz my. Padnijmy przed nią na kolana i błagajmy o przebaczenie, błagajmy o ocalenie i ratunek. Jeśli tylko okażemy skruchę i wiarę, resztą zajmie się Pan Jezus i Jego Matka, nasza przybrana Matka, która sama nas sobie za swoje dzieci pobrała, a wtedy jej Syn nie będzie w stanie niczego jej odmówić. W górę serca. Королюй нам Христа!